witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Cieszę się, że zajrzeliście na mój kanał. Ja nazywam się Szymon Marciniak, a ten kanał to Martin de Simons. Jestem nauczycielem niemieckiego i na tym kanale właśnie to robię. Uczę tego języka na różne sposoby, w różnych filmach. Chciałbym Ci w tym krótkim filmie opisać, co możesz znaleźć, jak to wszystko funkcjonuje, jak mógłbyś się uczyć ze mną języka niemieckiego. Zapraszam. Najpierw dwie informacje. To jest rzecz, o którą pytacie, albo w Waszych komentarzach widać i ja z tego wnioskuję, że tego nie wiecie, jak to zrobić. Dwie rzeczy. Słuchajcie. Moje filmy zawsze mają napisy. Napisy dolne. One czasami się pojawiają automatycznie podczas odtwarzania filmu, a czasami nie. Trzeba je włączyć. I jeżeli oglądacie film na laptopie, na komputerze, to gdy macie okienko YouTube'a, to po prawej stronie u dołu macie taką ikonkę zębatki. I gdy klikniecie tą zębatkę, to są ustawienia, napisy i wówczas ustawiacie sobie język. Ja zwykle te dodatkowe napisy, które opisują to, co mówię w czasie filmu, czyli pokazuję zdania. Widzicie te zdania, o których mówię. Zwykle włączam to jako niemiecki, jako opcję niemieckiego. To jest bardzo ważna rzecz, ponieważ bardzo wiele osób mi zarzuca, Szymon, no dobra, okej, fajnie, ale ja chciałbym to zobaczyć. Jestem wzrokowcem. Chcę zobaczyć to, co słyszę, to, co mówisz. Chciałbym widzieć, czy też chciałabym widzieć. Zawsze są napisy, słuchajcie. Zawsze są napisy, tylko trzeba je czasami włączyć. Natomiast gdy oglądacie na komórce, to gdy klikniecie ekran, u góry po prawej stronie pojawiają się, to będzie gdzieś tutaj, pojawiają się takie trzy kropki w rzędzie pionowym. To jest odpowiednik ustawień. Gdy klikniecie te trzy kropki ustawione jedna nad drugą, wówczas też możecie ustawić sobie język, nie? Gdy tych napisów nie macie w czasie odtwarzania tego filmu. Bardzo ważna rzecz, bardzo wiele osób o to pyta. Także myślę, że tą kwestię już mamy załatwioną. Druga informacja. Gdy piszecie do mnie komentarze, fajne filmiki, z czego się bardzo cieszę, piszecie, dobrze, podobało nam się, ale rób więcej filmów. I teraz ja mówię, coś tu nie gra. Ja mam na swoim kanale ponad 100 filmów. Tam co się, ta lista coraz bardziej rośnie w górę, ta ilość. I mam wrażenie, że nie wiecie, jak szukać. Wygląda to tak, że jak oglądacie film mój, to wystarczy, jak pod filmem klikniecie mój nick Martin de Simons, wskakuje Wam, albo przeskakujecie, przechodzicie do mojego profilu na YouTubie. I na tym profilu możecie szukać filmów albo pod wideo, czyli ustawiacie filmy na przykład od najstarszego albo najpopularniejszego, czyli filmu, który się najczęściej ogląda. I jeżeli wejdziecie do playlist, to wówczas macie filmy podzielone na takie kategorie. I tutaj mam filmy w kategoriach piosenka, pojedynki, odpytajki. Szukacie według klucza gatunku filmu, który zrobiłem. Nie? Gramatyka, wywiady i tak dalej. Także to wszystko jest dostępne. Nie? To jest tak, że te filmy są posortowane w jakichś podgrupach i dzięki temu możecie się znaleźć. Możecie wrzucić wyszukiwarkę na przykład Martin de Simons i na przykład klikacie czasowniki modalne. Albo, nie wiem, Lewandowski, bo zrobiłem wywiad, znaczy nie ja zrobiłem, tylko przetłumaczyłem wywiad z panem Robertem Lewandowskim. I w ten sposób też możecie to znaleźć. Jeżeli Wam tego za mało, to w opisie filmu macie link pod tytułem Indeks do moich filmów. To jest post na moim blogu, w którym to poście umieściłem wszystkie filmy, które są na moim kanale, z linkami do nich.
i dzięki czemu możecie sobie to od razu znaleźć, tytuł filmu, który Was by interesował, i od razu klikając ten link przechodzicie automatycznie do tego filmu. Myślę, że fajna opcja, dzięki temu można szybko znaleźć film, którego się szuka. Albo się któryś kiedyś oglądało, wiele osób o to pisze, nie? Że gdzieś tam kiedyś oglądałem u Ciebie film o czymś tam, o zaimkach dzierżawczych, o zaimkach, jakiś tam inny temat wymieniają i mówię, pomóżcie mi, pomóż mi Szymon, gdzie mam to znaleźć? Ja raczej staram się od razu pomóc, wysyłam linka do tego filmu, natomiast tutaj macie też opis w tym vlogu, możecie skorzystać z tych linków, z tego postu i z tego indeksu, który tam mam. Live'y. To jest pierwsza rzecz, którą chciałbym Wam zaproponować. Live to jest taka forma nauki niemieckiego, polegająca na tym, że oglądacie program, audycję, którą nadaję w czasie rzeczywistym i podczas tego programu uczę języka niemieckiego. Jak to wygląda? No, siedzę przed kamerą, mam mikrofon i widzicie mnie i mnie słyszycie. Natomiast ja z Wami porozumiewam się tylko za pomocą komunikatów. Jakby piszemy sobie na czacie. Możecie do mnie tylko pisać. I format tego live'a wygląda tak, że jest jakiś temat, który obieram. I zadanie polega na tym, że piszę Wam zdania, które wytłumaczycie na niemiecki, wpisując je w komentarz, a ja je komentuję, opisuję i oceniam. Kwestia błąd, jakiego rodzaju błąd, że literówka i tak dalej. Robię live'y na dwóch poziomach. Dla początkujących, chociaż nie zupełnie na początkujących. Na przykład ostatnio robimy temat datiwu i zaimki dzierżawcze w datiwie. Na przykład, że ma być zu meinem Vater, a ma być zu meiner Mutter. Dlaczego my, dlaczego ry? Na przykład z tego to omawiam z grupą początkującą, czyli taką, wiecie, może A2 bardziej. Natomiast z grupą średnio i zaawansowaną, to jest druga grupa, robię takie tematy ostatnio jak zdania przydawkowe, zaimki względne. Na przykład, to jest mężczyzna, którego żona pracuje ze mną. Das ist ein Mann, dessen Frau mit mir arbeitet. To robimy teraz. Miesiąc temu robiliśmy przypuszczenia. Konjunktiv preteritum i konjunktiv pluskvamperfekt. Na przykład, gdy omawiamy różnicę między takimi zdaniami jak: gdybym miał jutro czas, przyszedłbym do Ciebie. Wenn ich morgen Zeit hätte, würde ich zu dir kommen. I stawiamy różnicę do zdania w koniunktywie pluskvamperfekt. Ich wäre zu dir gekommen, wenn ich Zeit gehabt hätte. Czym się różnią te formy? To omawialiśmy. To jest mniej więcej taki poziom dla grupy średnio zaawansowanej. Live'y dzieją się o 20 godzinie. I te godziny, i teraz dni tygodnia, no one są cały czas trochę płynne. Na ten czas pracujemy w środy 20, to jest dla grupy początkującej, i w czwartki o 20 jest to dla grupy średnio, no i zaawansowanej. Zadacie mi pytanie, jak uczestniczyć w tym live'ie? W miarę prosto. Pozostawiacie mi swojego maila i ja na tego maila wysyłam linka do tego live'u. I wystarczy ten link kliknąć i jesteście w live'ie. Po prostu, krótko. Nie ma trzeba niczego ekstra montować, instalować i tak dalej. Drugi sposób nauki języka niemieckiego ze mną to jest bycie członkiem mojej grupy, zamkniętej grupy na Facebooku. Nazywałem tą grupę Martin de Simon Orchestra, czyli Orkiestra Martina de Simonsa. I zapraszam tam osoby, które chcą być i które się deklarują. I zabawa polega na tym, że umieszczam zdania do tłumaczenia dla Was i Wy piszecie je w komentarzach na tym Facebooku, a ja oceniam, komentuję, po czym zostawiam prawidłową wersję. Tych zdań jest w jednym rzucie jest różnie, 4, 5, 6, 8. I mam takie założenie, że pracuję na jednym czasowniku albo na jednym zwrocie, robiąc z nim wszystkie możliwe zdania, które mi przychodzą do głowy. Czyli w czasie teraźniejszym, w czasie przeszłym, strona bierna, przypuszczenie konjunktiv preteritum, przypuszczenie conditional eins, przypuszczenie konjunktiv plusquamperfekt,
buduję z tym czasownikiem zdania złożone za pomocą różnych spójników. Czyli rozdrabniam jakiś czasownik na części drobne. Jestem otwarty na Wasze sugestie, jakie czasowniki analizować, jakie zwroty. Chociaż najczęściej to ja wybieram, jakie zwroty robić i jakie czasowniki tutaj analizować. Wy je piszecie w komentarzu, ja je komentuję i opisuję, na czym polega błąd, po czym zostawiam wersję prawidłową, jak ma być, nie? Żeby móc wszystkie osoby, które tam nie zdążyłem albo zaglądały później do tego Facebooka i do tych zdań, żeby mogły sobie zobaczyć, jak to faktycznie ma wyglądać. I trzeci sposób nauki, chyba najbardziej złożony i niektórzy się go boją, niektórzy się boją w ogóle zaczynać z tym, to jest aplikacja Quizlet, w którym umieszczam zdania na przykład na podstawie moich vlogów i niekoniecznie. To są tematy, które wynikają gdzieś tam z Waszych zapotrzebowania, z Waszych sugestii i pytań. Quizlet to jest aplikacja, na której można pracować zarówno na komputerze, jak i na komórce. Żeby dostać się do tej aplikacji, do moich lekcji, po pierwsze musicie być tam zarejestrowani, co jest bezpłatne i trwa tak, jakbyście konto mailowe zakładali. Natomiast, żeby się dostać już bezpośrednio do moich lekcji, musicie mi dać informację mailem na przykład albo na Messengerze, że założyliście konto o nazwie użytkownika ABC i że chcecie mieć dostęp. Ja wtedy wiem, mam kontakt z tą osobą i ją udostępniam i piszę jej: słuchaj, udostępniłem Ci na parę dni, po tym możesz oczywiście zrezygnować i zobaczyć, jak to działa. Jest czas testowy oczywiście, czyli kilka dni, podczas których możecie przetestować, jak to funkcjonuje, co tam możecie zrobić, jakie są ćwiczenia, jakie rodzaje ćwiczeń. Tam jest pisanie, tam są fiszki, tam jest dopasowywanie, czyli musicie dopasować polskie zdania do niemieckich zdań. Takie dosyć proste to zadanie jest. Po kilku dniach deklarujecie, czy chcecie tam zostać, czy nie. I teraz najważniejsza sprawa. Wszystkie te trzy rzeczy, które omówiłem, one są zawsze w fazie testowej. Możecie w nich uczestniczyć parę dni i się rozejrzeć, zobaczyć, czy to jest coś dla Was, czy nie. Natomiast gdybyście się deklarowali później na tak, to wówczas te rzeczy są płatne co miesiąc. Tyle. Zo was, jakby to powiedzieć po niemiecku, albo zo was. To na tyle. W sensie kończymy. To by było na tyle. Dziękuję za to, że obejrzeliście do tego momentu. Myślę, że ten temat te wszystkie tutaj w miarę treściwie i dobrze wyjaśniłem. Wiecie teraz, z czym się liczyć, czego się spodziewać i w jaki sposób moglibyście się uczyć niemieckiego ze mną. W razie pytań, gdyby coś jeszcze pozostawało niejasnością, możecie mi zadać pytanie. Jest tam mail do mnie, możecie też pisać przez Facebooka. Także zapraszam do kontaktu. Jeżeli nie macie ochoty uczyć się bezpośrednio w tych trzech metodach, które opisałem, oglądajcie te filmy, oglądajcie reklamy, oglądajcie te reklamy jak najdłużej, ponieważ każda sekunda obejrzanej przez Was reklamy w jakiś sposób profituje. Dzięki temu mogę działać dalej, może inwestować w jakiś lepszy sprzęt, może gdzieś tam robić jakieś filmy specjalne. To pozostaje otwartą kwestią. Dziękuję bardzo i do usłyszenia na moim kanale. Oglądajcie moje filmy. Trzymajcie się. Dzięki. Hej.